Chwała Bogu, bracia i siostry. Może zanim zacznę, to podzielę się z wczorajszego dnia. Pan Bóg na koniec roku dał nam niesamowitą radość wczoraj. Nie wiem jak brat Józef i brat Leszek, ale muszę wam powiedzieć, że zanim przyjechałem do Chrzanowa, to modliłem się: Panie, proszę Cię, aby ten przedostatni dzień naszego roku, tego roku, abyś wlał w nasze serca taką radość. No i Pan to spełnił, muszę wam powiedzieć. Wczoraj była duża obfitość rozmów i taka jedna rozmowa utkwiła mi bardzo, bo taki Pan przechodził, ja już go wcześniej razy widziałem, jak on kilka razy przechodził, ale nigdy nie stawał. Ale wczoraj przystanął. Rozdawaliśmy takie małe prezenciki i on nie chciał wziąć tego prezentu, ale w końcu wziął i jak wracał, to przystanął też na chwilę. I mówi do mnie takie słowa, z Leszkiem akurat wstaliśmy, Józiu z kimś innym rozmawiał, mówi do mnie tak: przekonaj mnie. I ja na początek powiedziałem mu z Ewangelii Jana 3,16. Każdy z nas zna dobrze ten werset. No i później zaczęliśmy chwilę rozmawiać. Przekonaj mnie, mówi, żebym czytał Pismo Święte. Przekonaj mnie, że Jezus umarł za nas. I muszę wam powiedzieć, że chyba go przekonałem, bo powiedział, że będzie czytał. Nie chciał wziąć nawet Słowa Bożego, ale na koniec, zanim odszedł, to wziął Słowo Boże. Także chwała Bogu, bracia i siostry. A teraz chciałbym się podzielić krótkim słowem. Ostatnio czytam Stary Testament i bardzo do mnie przemawia. Tak jak brat Józef mówił, wcześniej jak czytałem, to czytałem po prostu szybko i wiele rzeczy do mnie nie docierało. Ale jest taka modlitwa króla z drugiej kronik, która do mnie bardzo mocno przemówiła. Z 14 rozdziału drugiej księgi kronik. Król Asa przed wojną z Kuszytami modli się do Pana. Takimi słowami: Panie, nikt nie potrafi jak Ty wobec mocnych dopomóc tym, którym brakuje sił. Pomóż nam, Panie, nasz Boże, bo oparliśmy się na Tobie i w Twoim imieniu przyszliśmy stawić czoła temu tłumowi. Panie, Ty jesteś naszym Bogiem. Nie powstrzyma Cię człowiek. I naprawdę ta modlitwa niesamowicie do mnie przemówiła. Dobrze wiemy, że modlitwa ma moc. Wcześniej pamiętam, że modlitwa u mnie była czymś takim, że nie modliłem się tak ze szczerego serca do Pana, ale później ta modlitwa stawała się czymś bardzo ważnym dla mnie. Wiemy dobrze, że apostołowie, Pan Jezus mówił do apostołów, żeby się modlili. Sam Pan Jezus rozmawiał z Bogiem, swoim Ojcem. Czy my wiemy w naszym życiu chrześcijańskim, jak ważna jest modlitwa, bracia i siostry? Król Asa, widzimy tu, że on wiedział, jak ważna jest modlitwa. Jak ważna jest modlitwa do Boga. Wiemy, że wielu królów, którzy byli przed nim i po nim, nie szukało Boga. A król Asa szukał Boga całym sercem. A jak wygląda nasze życie?
Ja nigdy nie szukałem Boga, ale Bóg kierował tak moimi drogami, że jestem tutaj teraz z wami. I dziękuję mu za to. Naprawdę nie zamieniłbym żadnego dnia, bracia i siostry. Nawet ja szukałem tylko, aby osiągnąć coś w życiu. Dobrze wiecie, piłkarskim. Ale powiem wam szczerze, że gdyby ktoś teraz przede mną stanął i powiedziałby mi, żebym był najlepszym piłkarzem na świecie, wybrałbym drogę, którą wybrałem teraz, czyli drogę z Bogiem. I właśnie król Asa wybrał drogę z Bogiem. Wiemy doskonale, że wygrał tą bitwę. I co wówczas po tej bitwie powiedział przez Azariasza do Asy i całego wojska Pan? Może przeczytajmy z 15 rozdziału, drugi werset. Słuchajcie mnie, Aso, cała Judo i Beniaminie. Pan będzie z wami, jeśli wy będziecie z nim, jeśli będziecie go szukać, pozwoli wam się znaleźć. Lecz jeśli go opuścicie, i on was opuści. I to się sprawdza, bracia i siostry. Jeżeli my nie szukamy Boga całym sercem, to on nas opuści. A jeżeli go szukamy całym sercem, to wiemy, że Bóg będzie z nami i nigdy nas nie opuści. Ja doskonale się o tym przekonuję. Kochani, ten rok, który mija, naprawdę był błogosławiony. Nie wiem jak u was, ale u mnie był błogosławiony we wszystkim. I życzę wam tego, aby przyszły rok, abyśmy weszli w przyszły rok tak, żeby każdy dzień naszego życia oddawał Bogu chwałę. Amen.